Gabriel, jakbyś miała porównać wszystkie mecze tego sezonu, myślę, że ten był najlepszy w waszym wykonaniu. 4 bramki po też bardzo dobrej grze. Czy najlepszy w całym sezonie, to nie powiedziałabym. Na pewno po tej straconej bramce trochę osiadłyśmy, ale wydaje mi się, że dałyśmy z siebie wszystko i jesteśmy bardzo się zadowoleni. Właśnie po tej straconej bramce po tej strzelonej bramce dla Iskry oddałyście trochę pole gry. Dlaczego tak się stało, że przestałyście przez moment grać po prostu swoją piłkę? No wydaje mi się, że może nie, że trochę się podłamałyśmy, ale ta stracona bramka trochę nas, nie wiem jak to powiedzieć, ale no, podłamałyśmy się trochę i oddałyśmy trochę tego pola gry, ale później już po naszej strzelonej bramce na 3-1 i później na 4-1 dałyśmy się wszystko, tak jak mówiłam, i jesteśmy bardzo zadowolone. Rok temu przegrywałyście z GKS-em Katowice 1-0. Dzisiaj zwycięstwo w finale Centralnej Ligi Juniorek do lat 15. Widzisz postęp w swojej grze, patrząc na ten rok wstecz? Na pewno widzę swój, jak i całej drużyny. Rok temu grałyśmy z dziewczynami rok starszymi, teraz grałyśmy w swoim roczniku i widać, że jesteśmy po prostu najlepsze w tym roczniku. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Amelka, no chyba wielkie słowa uznania Wam się należą za tą dzisiejszą wygraną. Pokazałyście, jak jesteście mocną i zgraną drużyną, gdy tak naprawdę przez większość meczów prowadziłyście grę i też w końcówkach pokazała, jaką macie skuteczność dobrą. Tak. Dużo nas kosztował ten mecz, ale byliśmy dobrze przygotowani do sezonu, choć co prawda niektóre miały kontuzje i dużo było trudności, ale no przyszłyśmy po swoje, musiałyśmy odzyskać tytuł z uprzedniego roku. Właśnie w tym roku nie zaliczyliście ani jednej porażki, jeśli chodzi o sezon ligowy. Uważasz, że był to twój najlepszy sezon, jeśli chodzi o twoją przygodę, grę z piłką nożną? No, mój akurat nie, bo ja miałam przez dłuższy czas kontuzję, ale sądzę, że nasza obrona zrobiła bardzo duży progres i dzięki temu nie było żadnej przegranej. 4 bramki, czy mogło być według Ciebie więcej, czy to Cię satysfakcjonuje dzisiaj, te 4 bramki z Iskrą? Najważniejsze, że wygrałyśmy. Ważne, że wpadły te bramki pod koniec, bo przy tym wyniku 2-1 to już było mocno stresujące, ale najważniejsze, że wygrałyśmy. Właśnie jakie warunki Wam dzisiaj Iskra postawiła według Ciebie? Mocne? No ciężko było, zwłaszcza przy takim stykowym wyniku, bo jak miałyśmy większą przewagę, to luźniej nam się grało, ale wysoko podchodziły, więc też ciężej się rozgrywało piłkę. No, dobra. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Blanka, tak na koniec sezonu, jesteś zadowolona z Waszej drużyny? Pokazałyście dużo charakteru dzisiaj, jak i w innych spotkaniach. Tak, wydaje mi się, że na pewno dużo udowodniliśmy innych, bo jesteśmy na pewno na młodą drużyną, a już osiągnęłyśmy takie sukcesy, 2 medale Mistrzostw Polski w jednym roku, no to na pewno dużo, dużo wyjaśnia. Futsalu brązowy na trawie srebrnej, jak mało brakowało do tego złotego krążka, chociaż w jednej z tych dyscyplin? No, było bardzo blisko, parę niewykorzystanych sytuacji i małe błędy w obronie świadczyło o tym, że to jednak przeciwniczki wygrały ten mecz. Będziesz pamiętać o tej swojej poprzeczce z tej akcji, gdzie tak naprawdę mogłyście wyrównać wynik meczu? Zapamiętasz tą sytuację? No, na pewno będzie mi to tam gdzieś dręczyło po nocach, no ale no, idziemy dalej, no i nie ma co się załamywać. Cel na przyszłość chyba jasny jest, odbić to Mistrzostwo Polski, bo liga będzie podniesiona o rok wyżej. Tak, zgadzam się. Dziękuję bardzo. Ola, czy to był twój najlepszy sezon w karierze? Myślę, że tak. Teraz zdobyłyśmy bardzo dużo, miałyśmy bardzo dużo zwycięstw w meczach. To był nasz jedyny przegrany mecz. Myślę, że to był mój dobry sezon. Grało mi się dobrze we wszystkich meczach, więc myślę, że dam z siebie wszystko. Czy Diamonds to był taki najcięższy rywal, jeśli chodzi o te wszystkie mecze, co graliście? Bo przypominam karny z GKS-em Katowice, czy też mecz z FSA Kraków. Czy Diamonds jednak były takim najmocniejszym rywalem, jeśli chodzi o całą ligę? Myślę, że tak. Miały bardzo dobrą kontrolę piłki i bardzo dobrze rozprowadzają po boisku. Jak mało brakowało, żeby wyrównać jednak wynik spotkania? Mieliście poprzeczkę przy przegrywaniu jeszcze 2-1. Jak mało zabrakło, żeby wyrównać i może by odwrócić też rolę tego spotkania? Myślę, że gdyby wpadł jeden gol na wynik 2-2, to myślę, że podniosłoby nos na duchu i mógłby się wynik zmienić. Jaki cel na przyszły sezon? Złoty medal Mistrzostw Polski, myślę, że jest w zasięgu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.